Cześć, z tej strony Kadro, to jest kolejny odcinek z serii, w której testuję dziwaczne mody do gry Farming Simulator 15, tym razem z okazji 9000 subskrypcji. I dziwacznym modem, który będę testował w tym odcinku, będzie helikopter. Tak jest, zwykły helikopter, śmigłowiec, coś na pewno zaskakującego, jest to definitywnie bardzo dziwaczny, nietypowy właśnie mod do Farminga 15 i powiem wam, że o dziwo ten helikopter działa. I to działa całkiem fajnie, lepiej niż się spodziewałem, więc zaraz przejdę do jego prezentacji. Nie pamiętam zbyt jak on się dokładnie nazywa, zresztą zaraz sobie zobaczymy w sklepie. Jakiś Bell UH1D Agrar o 570 koni mechanicznych. Taka jest moc właśnie tego modu. No więc tak wygląda ten helikopter z zewnątrz, jak obejść. Muszę powiedzieć, że model jest całkiem dokładny. Nawet są tutaj takie te specjalne taśmy, te, czy co to jest, zabezpieczające śmigła podczas kiedy ten helikopter jest na ziemi. No i dobra, teraz wsiądziemy i zobaczymy, jak to sobie działa. Słychać, no i to też ma fajny taki dźwięk tego działania. Słychać, jak się właśnie uruchamia, rozgrzewają się silniki. Włączmy właśnie to sterowanie i zobaczmy, co tutaj mamy. Po pierwsze pod klawiszem X właśnie ściągają się te taśmy zabezpieczające. Co jest pod dziewiątką? A, nie, zaraz. A, o, pod dziewiątką jest takie, pod klawiszem właśnie numerycznym 9 jest taki specjalnie wyświetlana tutaj rzecz w postaci jakiegoś pracownika tego jakby lotniska czy coś. Nie wiem, to jest, nie wiem po co to jest, tylko chyba tak dla urozmaicenia. No więc tak, tutaj się otwierają prawie wszystkie drzwi. Pod M mamy otwieranie tych tutaj drzwi, pod K otwieranie prawych drzwi, tam w środku jak widać nawet coś jest, więc to jest dopracowane pod tym względem. Pod N oraz J, no zarówno te drzwi, jak i te drzwi z tej strony, z tamtej strony. I jeszcze H i B, to już drzwi pilota się otwierają, więc no nie wiem po co to jest, ale skoro jest, no to niech będzie. Nawet jakieś światła to ma z tego co widzę. Aha, takie ciekawe te światła są. Dobra, ale oczywiście co najważniejsze, trzeba sprawdzić jak to lata. No więc tak, jak on na razie, jak widać na razie jest on na ziemi, czy tam klikniemy W, o jak, klikniemy właśnie WASD, to on nie będzie leciał, tylko będzie tak jakby no trochę jeździł po tym gruncie tutaj, ale nie wzleci. Musimy kliknąć Scroll Lock albo Shift Lock i wtedy będziemy mieli, i wtedy on się właśnie tak jakby przełącza już właśnie w tryb latania. Włączę Scroll Lock, zatrzymuje się. Włączam Scroll Lock, no i właśnie uruchamia się wirnik. Tutaj ten statecznik, czy co to jest? O, to nawet widać flagę Niemiec, jakiś niemiecki helikopter, no, kto by pomyślał. Oczywiście jest też kamera wewnątrz i muszę powiedzieć, że jest to no, fajnie zrobione, podoba mi się, dopracowane. Dobra, jak widać na dole, a jest też taka kamera od spodu. Jak widać na dole są takie białe napisy, które wskazują różne rzeczy. I tak, teraz jak tym latać? Ja się już nauczyłem, żeby na odcinku nie wyszło, że ja nie umiem latać. Wtedy byłaby trochę lipa. No więc tak, musimy przytrzymać prawy przycisk myszy, żeby zaczął się helikopter unosić. Jak puścimy klawisz myszy, to on przestanie się unosić. Znaczy jeszcze trochę będzie się unosić o ileś tam metrów i przestanie się unosić. Jak chcemy go jeszcze wyżej, znowu musimy przytrzymać lewy przycisk myszy i wtedy się znowu uniesie. Jak chcemy obniżyć go, to wciskamy prawy przycisk myszy i on się będzie obniżał. Obniżał lot będzie, jak puścimy, to znowu w pewnym momencie się zatrzyma i nie będzie chyba już obniżał, tylko się utrzyma na stałej wysokości. O, właśnie tak jak teraz. No może tylko leciutko się obniża, ale dobra, ja chcę polecieć wyżej. I teraz jak się lata, no po prostu klikamy klawisz W, coś jak w Battlefieldzie, no i lecimy. Jak weźmiemy S, to wtedy będzie helikopter leciał do tyłu. Zwroty robimy oczywiście strzałkami.
No i co? No i lecimy. Ciekawe, nie? Helikopter w farmingu. I właśnie ze środka fajnie to wygląda. Ma też moim zdaniem dobrze zrobiony dźwięk działania tego silnika. W ogóle to dźwięk pracy tego helikoptera jest fajnie zrobiony. W sensie dość realistycznie. I muszę wam powiedzieć, że jak się ogarnie właśnie to obniżanie myszką w połączeniu właśnie ze sterowaniem strzałkami, to fajnie się lata. Mówię, jestem zaskoczony, że ten helikopter tak fajnie działa. Plus tutaj nawet z tyłu są spaliny. No i na przykład taki właśnie Bjornholm, czyli ta oryginalna mapka, wygląda z lotu ptaka całkiem fajnie. A z kabiny moim zdaniem wygląda jeszcze lepiej. Fajnie się tak przelecieć nad farmą. Teraz spróbuję wylądować tuż przed domem. O, tu się znajduje ten dom nasz na tej mapie. A ta kamera, no tak o działa, ta kamera u dołu. No coś tam widać. Ale spróbuję teraz troszeczkę obniżyć lot. Mi się lata trochę jak w Battlefieldzie, tak szczerze mówiąc. Się przypomina. Latanie w Battlefieldzie. Spróbuję wylądować właśnie tutaj, na podwóreczku, tuż przed domem. Tylko żeby tu nic nie czepić. O, udało się. No i teraz mogłem włączyć silniki. No i helikopter jest posadzony tutaj tuż przed domem. Jak będę chciał wyjść z domu i gdzieś polecieć, no to nikt mi nie broni przecież. Dobra, ale jeszcze sobie nim polatam, bo to jest zbyt fajne, żeby tego nie zrobić. No tak lata właśnie taki już bogaty rolnik jak w tej grze do pracy. No wsiada sobie do helikoptera tu sprzed domu, no i patrzy, no na gospodarce ok, wszystko jest dobrze. No, te pole trzeba oprzeć jak najszybciej. No, te jeszcze wymaga, no... Te pole wymaga orki, dobra. Oho, te trzeba spryskać. Nie ma opcji, widać, że jakieś tam zielsko rośnie. Okej, okay, dobra. Jak tam te pole? O, tu już warto by zasiać pszenicę. Chyba będzie... I chyba będzie dobrze. O, na tym polu... Przecież Wiesiek miał wczoraj talerzować i jakoś nie talerzował. No muszę go opierdzielić. No i tak teoretycznie mógłby bogaty rolnik w farmingu latać i kontrolować swoją wielką farmę, swoje wielkie gospodarstwo z lotu ptaka. Oho, zaraz drzewo walnę. Dobra, zwiedzimy inną część mapy może. O właśnie, przelecę obok tej latarni morskiej. Obniżę trochę pułap, żeby było lepiej widać tutaj. Te niższe... Te domki tutaj, te wszystko. Fajnie to wygląda właśnie z lotu ptaka, tak? I też strasznie szybko ten helikopter leci, co sprawia, że naprawdę bardzo szybko się po tej mapie podróżuje w taki sposób. O, i tutaj jest właśnie latarnia morska, oblecę ją sobie dookoła. A ciekawe, czy da się na niej wylądować. W sensie, czy mogę wyskoczyć? I na latarnię wskoczyć. To jest trochę ryzykowne, bo wtedy helikopter mi spadnie do wody. A, to sobie w razie czego. Dobra, to spróbuję wyskoczyć na latarni. To będzie manewr a la James Bond. Czekaj, tylko z której strony postać wyskakiwała? Chyba z lewej. Zaraz spróbuję jakoś tak, o i... Dobra, wysiadam. A nie trafiłem, szybko wsiadaj do helikoptera. O, no to już prawdziwy jest, słuchajcie, Battlefield. Battlefieldzie też się tak czasami robiło, że wyskakiwałem z helikoptera, na jakąś wieżę chciałem wskoczyć. Nie udało się, to jeszcze udało mi się złapać... Tak chyba w trójce robiłem, udało mi się złapać helikopter jeszcze w locie. No i leciałem dalej. Więc niebezpieczne manewry tutaj wykonuję. Dobra. Jeszcze raz spróbuję wylądować na tej wieży, tylko muszę troszeczkę obniżyć lot i podlecieć troszeczkę inaczej, jakoś... O tak! Ej, no co jest? Znowu nie trafiłem! No, co jest?
Czemu ja spadam? Może to jakaś jest niewidzialna ściana, której się nie da przelecieć? Dobra, spróbujmy jeszcze w taki sposób. No cholera! Leć, helikopterku, leć. Muszę wskoczyć na tą latarnię. Nie ma opcji. Nie wiem, może to jest jakaś niewidzialna bariera, niewidzialna ściana i dlatego... A, ja siedzę po prawej stronie! No tak, ale nie pamiętam, z której strony wysiadała postać. No, obniż ten lot, cholera, jasna. Dobra, starczy. Teraz trzeba jeszcze raz... Nie, trochę wyżej, trochę wyżej, trochę wyżej, trochę wyżej. Dobra, może to z prawej strony się jednak wysiada? Ja nie pamiętam, nie zwróciłem uwagi tak zbytnio na to. Ach, o, jestem! Haha, udało się, dobra, helikopter niech sobie leci. No i czyżby był na najwyższym punkcie na tej mapie? Widzisz, to jest może jakiś drzew czy gór w oddali? Hej, fajnie wygląda. Zatoka w Farmisontorze, plaża, żaglóweczki. No, no, muszę powiedzieć, że ten helikopter to nie jest taka głupa sprawa. Spróbujmy sobie zejść tutaj na... Na ten tutaj, no na tą tutaj balkonik widokowy, czy co to jest? O, o, da się, ej, zapadłem się jakoś dziwnie. Po tym się zbytnio nie da chodzić. Jakby była noc, to by się to świeciło. Fajnie by to wyglądało, ale o, no i spadłem, coś tu jest nie tak. No tutaj nie da się chodzić, więc tutaj jest niedopracowane to. Dobra, nieważne, skok do wody. Aj, aj, nie udało się, chciałem zrobić skok do wody. A gdzie jest helikopter? Ja nawet słyszę, że on działa. On nie powinien działać pod wodą. Jak z niego wysiądę? Ej, gdzie jest helikopter? No, zgubiłem śmigłowiec. Dobra. To go przywołam z powrotem na farmę. I ciekawe, gdzie on jest. No, o gdzieś... Zaraz. Zaraz! Ja jestem tutaj. A helikopter jest tu. Helikopter poleciał gdzieś w tamtą stronę. Sam. Powiem wam, że to całkiem fajna, zmyślna maszyna. Autopilot jest chyba tutaj nawet. Poleciał sobie gdzieś w tamtą stronę. O, jest, dobra, z powrotem na farmie. No, fajnie mi się nim lata, nie powiem. Jak ktoś lubi sobie właśnie tak polatać, zobaczyć mapkę, czy... dostać się na latarnię morską, to polecam ten helikopter. No kurde, fajny mod, jak może dostarczyć troszeczkę zabawy, plus jest dopracowany, więc na pewno jest to dziwaczny mod, nietypowy, ale taki fajny, śmieszny całkiem. Fajnie, że można sobie tak polatać, gdzie się chce. Fajnie to też wygląda, to nasze gospodarstwo z lotu ptaka. Ja tutaj akurat latałem nad Bjornholmem, ale można też na Westbridge Hills albo na Sosnówce i też będzie to fajnie wyglądać. Dobra, słuchajcie, tak więc w tym odcinku to już chyba było wszystko. Jeżeli wam się ten test podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.